Witajcie! Obiecałem wam nowe filmy z tego, co się dzieje na gospodarstwie. No i dzieje się, słuchajcie. Zaraz wam pokażę. Jarek się wziął ostro do roboty. Serdecznie cię pozdrawiam, Jarku, ze swojej strony. I dziękuję za pomoc. Ja tutaj w tej chwili przygotowuję, tak, w tej chwili jestem jeszcze w trakcie, jak to nagrywam, do obrabiania filmów, które dostałem od Jarka. No ale w każdym razie w akcji jest dzisiaj żółta 60 i przy okazji awaria. Ale o tym zaraz sami się przekonacie. Dzisiaj zajmujemy się wyrywaniem drzew, mniejszych, większych. I oczywiście tu już miały być wyrwane następne, a tu jednak drobna awaria. Tak ładnie szpawik pęknął. Żółta 60. No niestety szpawik puścił. No i tak słabo, trochę słabo nie powiem. Powrót 60 na bazę. Bez pedału sprzęgła. Jak zauważyliście, urwał się pedał sprzęgła. No to takie rzeczy się zdarzają. Zresztą zauważyłem, że w tej czerwonej też on był spawany. I nie wiem, czy to jest taka cecha charakterystyczna, że ten pedał sprzęgła jest po prostu słaby. Słabiej wykonany, albo po prostu jakieś tam są awarie, zdarzają się. Jednakowoż i w tej żółtej, i w tej czerwonej takie rzeczy właśnie widać, że miały miejsce, ponieważ tutaj wcześniej był też spawany. No i w czerwonej to też widziałem, on jest pospawany, ale to trzeba jeszcze raz dokończyć. Tymczasem następnego dnia spadł śnieg. Następnego dnia pracy spadł śnieg, ale mimo to Jarek sobie świetnie z tym poradził, ponieważ zresztą sami zaraz zobaczycie. No, padał sprzęgła już na swoim miejscu, naprawione wszystko. Ładnie udało się pospawać to. Także zobaczymy, jak maszyna zapali z rana. No i pedał w każdym razie pospawany, robota świetnie wykonana. Jarek nie opisał przy nagrywaniu tego, co tam było zrobione, ale trzeba było zbić klin, przeszlifować to porządnie, wspawać tak dosyć głęboko, żeby to się już trzymało. No i jesteśmy tacy spokojni właściwie we dwójkę o tą robotę, bo Jarek mnie tutaj uspokoił, że to jest naprawdę dobrze zrobione. Także jestem spokojny. Myślę, że już takiej przygody z tym pedałem nie będzie. Trzeba będzie jeszcze tylko zrobić to samo przy czerwonej. No i już ten temat ogarnięty będziemy mieli na dobre. Ale tymczasem po spawaniu tego pedału
Jarek zaproponował, że weźmie się za glebogryzarkę, ponieważ to jest naprawdę bardzo dobry sprzęt, jeśli chodzi o tą robotę, która jest do wykonania na polu. No i po takiej rozmowie przekonał mnie do tego, że jednak glebogryzarka pójdzie na pierwszy ogień, bo to jest sprzęt, który jest po prostu dostępny, a w kolejnej zobaczymy, czy to po prostu jeszcze weźmiemy pługiem najpierw, czy nie, bo zobaczymy, jak się glebogryzarka zachowa, ale na pewno w robocie będzie jeszcze ciężka brona, ale sami zobaczycie. Tutaj na filmie widzicie, jak wcześniej był wyciągnięty już zetor. No, już mamy tą kolibę wytarganą. Już w końcu się dobraliśmy do tych. Najgorzej było zatorka wytargać. By odblokować glebogryzarkę i troszeczkę podciągnęliśmy, znaczy konkretnie tutaj Jarek odciągnął kolebę, żeby to można było wyciągnąć glebogryzarkę. Także tutaj troszeczkę miejsca, nie będzie łatwo, ale sobie poradzi. Tu już odjazd glebogryzarką. Jedziemy, że tak powiem, na bazę. 60 poradziła sobie, jeśli chodzi o podniesienie tej maszyny, chociaż ona jest ciężka dosyć, nie wiem, ale może ważyć, słuchajcie, koło tony. To jest ruska stal, dosyć gruba. No, nie wiem, czy tyle waży, ale naprawdę jest to duża, duża maszyna. No, to w końcu się zajmujemy glebogryzarą. W sumie najciężej to chyba było wyrwać teraz, powymieniać te wszystkie mocowania, bo tu żadnego nie ma. To już pikuś. No, ale może coś później się jeszcze dogra z tej całej wymiany. Na pewno może trochę brakować tych mocowań. Jeszcze pewnie trzeba będzie dokupić. No, ale... Ale się ogarnie. Radziecka stal to jeszcze pociągnie trochę. I nie wiem, podobnoż ona pracowała razem z 60, ale to się wszystko okaże, jak ją już podczepimy. Tutaj widzimy glebogryzarkę już na kołkach. Oprócz tego, że jest na, trzyma się na podnośniku ciągnika, tutaj widzicie jeszcze jest na stopie, na podstawie takiej, żeby to się trzymało. W każdym razie tutaj Jarek opowiada właśnie o tym, o stanie, jak to wygląda, co trzeba zrobić i tak dalej, i tak dalej. To są takie bardzo wstępne w tej chwili i oględziny i przygotowanie do roboty. Tu już kilka noży pozakładanych. Słuchajcie, bardzo ważna informacja, żeby te noże ustawić w odpowiednim kierunku, dlatego że one z jednej strony są ścięte i one mają atakować glebę, więc to jest bardzo ważne, żeby one nie były odwrotnie tępą stroną poustawiane. To jedna rzecz. Druga bardzo ważna rzecz to składanie noży na przemian. Chodzi o taką rzecz, żeby one tutaj były we właściwym, tak jak powiedziałem, we właściwym kierunku teraz, a dwa, żeby nie nakładały się na siebie. One po prostu muszą być dobrze na przemian, żeby był jeden w tą stronę, drugi w tą stronę. Noże są prawe i lewe. No i to jest bardzo, bardzo ważne, ich właściwe ustawienie. Widzimy tutaj ten stojak, który tutaj bezpiecznie nam pozwala pracować i skręcać. O, słuchajcie, widzicie, na takich obrotach Jarek tutaj robi, że aż kamera nie wytrzymała. No, tutaj już przygotowanie kolejnych noży i tak jak Wam wcześniej powiedziałem, muszę jeszcze dokupić. Ja niestety nie pamiętam, jakie one mają wymiary, ale mam nadzieję, że to są takie typowe, standardowe noże. Nie mam tej pewności, bo mówię, nie pamiętam, ja ich w tej chwili nie mierzyłem, jaki jest odstęp między otworami, jaka jest wysokość, jaka szerokość noża, jaka jest tutaj długość noża. No, grubość blachy chyba 7 mm z tego, co pamiętam, ale to jest wszystko tylko takie szacunkowe, ponieważ dawno, dawno do tych noży nie zaglądałem. Udało mi się to wszystko przygotować jeszcze przed wyjazdem.
tak żeby tutaj ta praca mogła pójść. No i jestem cały taki ciekawy, jak to już ta maszyna będzie odpalona, bo mam ją ładnych parę lat. No i chciałbym, żeby po prostu już wreszcie ruszyła w pole. Ważne jest to, że będzie trzeba jeszcze ją zalać olejem przekładniowym, ponieważ tam w przekładni było chyba łożysko, z tego co pamiętam, dosyć luźne. Myśmy to łożysko z Robertem wymienili, zaklinowali je porządnie i tam w tej chwili ten mechanizm jest bardzo dobry. Natomiast przełożenie z mechanizmu tutaj z tej przekładni głównej, gdzie wchodzi wałek WOM, na wałek ten na dole, na którym są noże, tutaj tej przekładni, tego napędu nie sprawdzaliśmy, więc nie wiem, jak on się tutaj będzie zachowywał, czy tam trzeba by jeszcze coś zajrzeć, ale to zobaczymy, jak już będą noże, wtedy ja już rozmawiałem z Jarkiem, weźmie żabę, ruszy ten wałek, bo żeby on po prostu się poruszył i zobaczymy, czy się kręci. Ja mam nadzieję, że on się kręci, bo jak robiliśmy z Robertem we dwójkę wtedy tą glebogryzarkę pod kątem właśnie takim mechanicznym, a nie tutaj tych zębów, przepraszam, noży, no to to się wszystko ruszało, także to jest to. Ważna jest jedna rzecz taka jeszcze, że to jest stara maszyna i ona ten wałek WOM, który ma w sobie, który wychodzi z tej maszyny, do której idzie, że trzeba przyłączyć do niej wałek odbioru mocy i połączyć z ciągnikiem, no to ona ma to jest dużo, dużo większe, więc muszę też kupić taką redukcję właśnie z tego dużego na ten normalny i wtedy będzie już jak trzeba. No ale nie będę Wam przeszkadzał. Zobaczcie, jak Jarkowi poszło.
wyrwaną niestety, więc trzeba będzie pewnie napawać to, żeby to kurczę jakoś dało się poskręcać. No i to chyba w sumie jedyna taka wyrwana. A nie, jednak nie, jeszcze tutaj jest tam też wyrwana. No. No i jak zobaczyliście na filmie, glebogryzarka jest w tej chwili w robocie. Potrzebuje jeszcze, z tego co pamiętam, około 30, może 40 noży do tej glebogryzarki. Ona jest dosyć szeroka, słuchajcie, to jest około 2,10 m i tam, nie pamiętam, chyba na jednej tej tarczy ma być 4 noże, ale nie pamiętam, czy tam 4 rzeczywiście, czy nawet 6. W każdym razie jest ich dosyć dużo. Pomierzę te, znaczy poproszę tam sąsiada, żeby pomierzył te noże i powie mi ich wymiary, będę dobierał. Także kupię jeszcze, nie wiem, czy to jakie to będą firmy, czy polskie, czy zagraniczne, po prostu chodzi o to, żeby to było. Także na pewno tu w tym kierunku, no i będziemy kończyli glebogryzarkę. Jak tylko już ona będzie skończona, na pewno zobaczycie, czy też zdjęcia, czy też relację filmową. Postaram się dla Was również przygotować ten film w taki sposób, żebyście go mogli sobie spokojnie obejrzeć. No i oczywiście następnie będzie robota z glebogryzarką już w polu. Także nie mogę, sam się nie mogę doczekać, bo naprawdę to jest coś niesamowitego. Bardzo jestem zadowolony, że to coś się tam dzieje. Ja tutaj mogę w tym momencie spokojnie pracować. Bez takiego stresu, wiecie, że tu jestem, bo muszę, a chciałbym być tam, bo tam chcę być, prawda? I takie po prostu rozdarcie. A teraz to troszeczkę już tak spokojniej. Wiem, że coś się dzieje i że idzie do przodu. A swoją drogą to muszę powiedzieć, że Jarek, idzie Ci świetnie to nagrywanie. Także widzę, że naprawdę i jest to dla Ciebie również zabawa, tak mi się wydaje. Podobnie jak dla mnie. Dla mnie to też nagrywanie filmów to jest zabawa, dlatego siebie nie pokazuję, bo to nie chodzi o mnie w sumie, tylko o to, co się dzieje na polu, na gospodarstwie, wokół maszyn, ciągników, traktorów i tak dalej, i tak dalej. I na tym chciałbym się skupić. Ale nie mówię, że nie zmienię zdania. Zobaczymy. Tymczasem dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!